Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Inceplik Wallbeard i mamy kolejną ciekawą grę od Gameloftu, jest to Iron Blade. Bardzo ciekawa gra, zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi, a może na początku zacznijmy sobie tutaj przechodzić kampanię i między innymi tutaj zobaczycie o co w grze chodzi, tak? Tak, ja tutaj ogółem dostałem jakiś mieczyk, może sobie go tutaj ubierzmy. Tak, nice. Tak, play. Dobra. Kosztuje nas to 2 energii, także wydaje mi się, że grać cały czas się nie da. Będziecie musieli czekać, aż energię wam się odnowi, po czym znowu będziecie mogli już zacząć jakąś tam rozgrywkę. Tak. No grafika, powiem wam, nie jest jakaś nie wiadomo jaka. Są to maksymalne właściwie teraz na maksymalnym, grafika jest na maksymalnym teraz tutaj tym. A no i powiem szczerze, że no nie jest jakoś nie wiadomo jak. A ciekawe jest tym w to, że on chodzi tutaj sam, czyli nie ma joysticka, a dzięki któremu tutaj sterujemy. Jak widzicie, on chodzi tutaj sam, tak? A możemy tutaj jeszcze odbijać tarczą. Z prawej strony atakujemy, natomiast z lewej strony bronimy się tarczą. Można też jeszcze strzelać z łuku, ale on to też robi automatycznie, także tak to mniej więcej wygląda. Tak, mamy jak widzicie tutaj parę skilli, mogę sobie ich użyć na przykład. Mam jeszcze jeden, o. No i tak to mniej więcej ogółem się ta gra prezentuje. No, wydaje mi się, że warta uwagi jest, jest bardzo warta uwagi. Czekajcie, ściszmy sobie troszkę. Ściszmy sobie troszkę. O, elegancko. Tak, jakiś kolejny plus 375 i jakiś mieczyk dostaliśmy, tak. A tutaj level up naszych tutaj itemków, nice. Tak, level drugi, super. Tak. Dobra, tutaj pozmieniamy sobie parę rzeczy. Dobra. A, zupgrade'ować, okej. Dobra, dodajmy karty, raz. A, więcej nie trzeba, dobra. No i będziemy mieć level drugi, nice, dobra. To sobie zaupgrade'owaliśmy i lecimy w takim razie dalej. Ja wam pokażę jeszcze co tutaj jest ogółem, bo jest jeszcze dużo ciekawszych rzeczy tutaj jest. Także na razie przejdźmy tutaj ten tutorial. Ja tego czytać nie będę, jeśli będziecie chcieli sobie pograć, to link do gry macie w opisie i tam wszystko możecie sobie też poobczajać. Tak, ja w tą grę będę grać, bo naprawdę mi się bardzo spodobała. Tak, nice, dawaj chodź tutaj. Elegancko. Tutaj z tego co wiem można mieć jeszcze swoich żołnierzy. Ja jak na razie widzicie biegam sam. Tak, można zrobić jeszcze tak. O właśnie, elegancko. Dobra, nice. Tak, tarcza. No i widzicie jak na razie wyglądam tak troszkę nie za ładnie, ale z biegiem czasu jakoś tam wszystko się zupgrade'uje i pozmienia się te itemki na lepsze. To będzie całkiem fajnie, dobra. Nice, elegancko. Gra już była dostępna, powiem wam szczerze, że wcześniej, ale na mojego Androida wyszła 3 dni temu właściwie. Także właśnie dlatego robię od niej filmik dopiero dzisiaj. Tak, nice, elegancko. Dobra, mamy zwycięstwo, nice. Tak, plus 2 rubiny i rękawiczki. Dobra, ubierzmy sobie te rękawiczki, bo chyba są tutaj... A może i nie, 25 i tamte też by miały 25. A więc nie wydaje mi się, że tamte będą lepsze. Chyba, że możemy je sobie zupgrade'ować. To też jest w sumie wariant. Dobra. Tak, dzienny, tutaj dzienny bonus jak widzicie. Tak, możemy no dosyć jakiś dużo, no pieniążki, tak, energia. Jakieś klucze pewnie do otwarcia jakichś skrzynek. Tutaj jeszcze jakieś inne ciekawe monety, rubiny. A rubiny to jest waluta premium, a klucze są pewnie do otwarcia skrzynek, może zaraz sobie otworzymy, jeśli jest taka możliwość. Tak, zabieramy sobie to, nice. Tak, dobra. Open free chest, o właśnie. Otwieramy kluczyk, elegancko. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Tak, 35 zł, nice. O, właśnie o tym mówiłem. Jakiś tutaj widzicie żołnierz, który będzie nam jakoby tam pomagać w naszej walce. Nice. I 5 wojowniczych tokenów. Dobra, zobaczmy ile ogółem stoją skrzynki. A, jak widzicie, mówiłem. A 50 kluczy trzeba, żeby otworzyć skrzynkę, na przykład brązową.
a jakoś tu premium i legendarną. A co z nich ogółem dropi? No jakieś lepsze itemki, tak jak widzicie. A tutaj jeszcze jest legendarna skrzynka, a tutaj jeszcze są jeszcze lepsze itemki, także naprawdę fajnie, dobra. Tutaj jest jeszcze Fortress, nie wiem co to jest, muszę to, żeby to odblokować, to muszę przejść chapter drugi. Tak, zobaczmy sobie co mamy z rękawiczkami, możemy sobie zupgrade'ować, jak najbardziej to zrobimy, dobra. Tak, na drugi level, nice. Można jeszcze w sumie od razu na trzeci, nie wiem po co, ale czemu nie, nie? Będziemy silniejsi, okej, okay, nice. Tak, dobra, to lecimy w sumie kampanię dalej, bo jak piszą tutaj, musimy przejść chapter drugi, no to lecimy po kolei, tak. No tutaj widzicie, już za 3 energii natomiast grałem. Wcześniej było za 2 energii, teraz jest za 3. Mam nadzieję, że liczba tej energii tutaj nam się zwiększać nie będzie, bo to by było troszkę niefajne. Dobra, ja tego czytać nie będę, tylko przejdźmy od razu do rozgrywki. Dobra, nice. Tarcza. Pamiętajcie, żeby jak oni was atakują, pamiętajcie, żeby używać tarczy, bo naprawdę jest to potrzebne, uwierzcie mi, że nie używałem i czasami umierałem, bo teraz przechodzę to od początku, żeby wam to wszystko od początku pokazać, jak to wygląda. Ja mam to sobie zapisane, już mam tam parę itemków fajnych odblokowanych, ale dla tutaj odcinka to zrobiłem nowe konto i przechodzę to wszystko na nowym koncie. Tak. Użyjmy strzały. Elegancko. No jak widzicie, mamy też jakieś skille, więc naprawdę super. No jeszcze jeden tutaj ten i mamy. Dobra. Dobra, nice. Tak, mamy tutaj czas, jak widzicie, żeby dostać trzy te takie czaszki. To są jakieś coś w stylu, jakby powiedzieć, dodatkowych punktów, dzięki czemu dostaniemy tam jakąś lepszą nagrodę, nie? Także warto na to też zwrócić uwagę, dobra? Ja już to czytałem wszystko, także możecie sobie poczytać, naprawdę ciekawa gierka, naprawdę tutaj ciekawa, tutaj historia się zarzuca. Tak, boostery są jeszcze różnorodne, to wam też zaraz pokażę. Są jeszcze jakieś materiały, tak. Tak, możemy sobie otworzyć premium skrzyneczkę, dobra, za 50 kluczyków. My akurat mamy 50 kluczyków, nawet 60, a więc możemy ją sobie otworzyć. Tak, tutaj nam pisze, żeby otworzyć wszystko naraz. Tak, i otrzymaliśmy jakiś niebieski hełm, czyli rzadki hełm, dobra. Sobie zmieńmy, mi ogółem to się nie podoba, ta maska jest taka według mnie troszkę, nie to co dziwaczna, ale taka nieładna. No, ten hełm już wygląda... No też nie jest jakimś nie wiadomo jaki, ale podoba mi się bardziej. Dobra, można go sobie też zaupgrade'ować. A mamy tu jeszcze jakiś skill, jak widzicie, info, możemy sobie zobaczyć. I tutaj mamy jeszcze skill, Dead Eye. Nasza krytyczna szansa uderzenia jest zwiększona tutaj, dobra. Zaupgrade'ujmy sobie ten hełm, zobaczymy ile będzie kosztować. O nie, będzie kosztować 1200, ja tego zmieniać nie będę. Tak, możemy jeszcze sobie ubrać lepszą tutaj tarczę. Można ją sobie, w sumie można ją zupgrade'ować, czemu nie, za 200, ale to nam też za bardzo nic nie da. Więc wydaje mi się, że pierwszych itemków nie warto upgrade'ować, bo jak wiecie, później po prostu i tak z biegiem czasu będziecie to zmieniać, więc sensu nie ma na początkach tego upgrade'ować. Tak, co jeszcze tutaj mamy ciekawego? W inventory macie swoje bronie, tutaj, tutaj wszystko macie rozpisane. Możecie sobie tutaj powiększyć swój tutaj plecaczek. Tak, tutaj właśnie, tak jak mówiłem, jest wasza armia, troops, nie? Dopiero dostępna od drugiego chaptera. Ja tam już jeden gostek mi wypadł. Jego później sobie tutaj wstawię. Tak, materiały. Wydaje mi się, że to są materiały do jakiegoś craftingu, czy coś w tym stylu. Ja jeszcze nie wiem, bo niestety jeszcze w tym się nie rozebrałem. No i są jeszcze różnorodne boostery, które już niestety tutaj kosztują. Co dają? No ogólnie expa, jak widzicie. No zazwyczaj to expa dają. I skill booster, czyli ulepszenie tutaj jeszcze skilla. Czyli takie dosyć ciekawe. Są różnorodne eventy, jak widzicie. Evolution materials, zaraz wam to pokażę, zaraz sobie pykniemy w to. Tak, może na początku, co tutaj mam jeszcze w sklepie? No w sklepie są tutaj, jak widzicie, rubiny, które można kupić, czyli waluta premium. Ja ich kupować nie będę, bo
a nie ma na razie sensu, bo nie wiadomo, czy w tą grę po prostu nie skończę grać, czy mi się nie znudzi. Tak, może zacznijmy dalej, znaczy może polećmy dalej z tą kampanią, tak. To jak widzicie, pokazuje nam jeszcze, co wypadnie nam tutaj z tego następnego ogólnie nie levela, a tutaj z kolejnego tak jakby, no levela, nie? Tak to wygląda, na przykład tutaj, zaraz, coś tu, aha, tu jest jeszcze są poziomy, jak widzicie, hard, extreme, nie? Na extreme na przykład wypada już tutaj fioletowy albo niebieski łuk, nie? Na hard tutaj już chyba niebieski albo taki zwyczajny, a tutaj już taki troszkę nic. Dobra, to lecimy w sumie na easy. Tak, trzeba poczekać, aż tutaj się załaduje. Gra też bardzo szybko się ładuje, wszystko fajnie działa, lagów w ogóle nie zauważyłem. Także wydaje mi się, że jest spoko. Wow. Tak, strzelaj we mnie, a zapomniałem tutaj użyć tarczy. Tak, gościu we mnie tutaj chciał. Dobra, nice, rozwaliłem jednego. Tak, elegancko. No i gitara. Tak, lecimy dalej. Dobra, nice. Już myślałem, że mnie tutaj rozwali, ale ostatnim tutaj uderzeniem go rozwaliłem, tak. A, on jeszcze żyje, dobra. Czy jeszcze tutaj ktoś przyszedł, nie wiem. Bo właśnie tak myślę, kurczę. Dobra, elegancko. No właśnie. Można powiedzieć, że się rozpuścił. Tak. Mamy skillę. Jeszcze ci tego walnę. O właśnie, o to chodziło. Jak tego widzę, że tarczą strzału tutaj nie da rady chyba zablokować. A tego powiem wam szczerze, nie zauważyłem, ale chyba nie da rady. No dobra, trudno. Dobra, elegancko. Tak, oj, tarcza, tarcza, nice. Dawaj, dawaj go. Tego łucznika trzeba rozwalić. Niestety, o, elegancko, nice. Ktoś jeszcze żyje gdzieś? O co chodzi? Tak, dosyć dziwne. Chyba się zablokowaliśmy ogółem. No co jest? Dobra, może wyjdźmy, bo give up. Leave mission, dobra. Nie wiem, co się stało, chyba gdzieś gościu zniknął i on go nie mógł ogółem znaleźć. No jak widzicie, bugi jakieś tam jeszcze są, ale jest to Game Loft, więc wydaje mi się, że oni to będą tak czy siak rozwijać. Dobra, za chwilę to sobie jeszcze raz spróbujemy przejść. Za ten czas może przejdźmy tutaj do eventu. Zobaczmy, co tutaj, bo tutaj kończy się za 14 dni. 5 energii to nas kosztuje i wypada, jak widzicie, tutaj Iron Ingot i Bronze Ingot, czyli sztabki tutaj brązu i metalu, tak? Dobra. Tak, można na hardy jeszcze, ale tutaj już wypada całkiem co innego. Dobra, przejdźmy sobie, zobaczymy, o co tutaj kurczę chodzi. Wydaje mi się, że to jest zwykła bitewka, ale może nas tutaj czymś zaskoczy. Tak. Wow, ale ich tutaj jest. Ja pierniczę. To już troszkę powiem wam rzeź. Jest tutaj rzeź. Jest rzeź konkretna. Dobra. Jak widzicie, tarcza zawsze się przydaje. Na początku myślałem właśnie, że ta tarcza jest w ogóle niepotrzebna, ale naprawdę się przydaje, żeby właśnie od tyłu was atakują, żeby właśnie się tutaj obronić, nie? Także naprawdę jest to przydatne. Jest ich dosyć dużo już, wariaty. Nie wiem, czy ja ich zdołam rozwalić. Tutaj jest masakra. Wydaje mi się, że dla takich początkujących to nie da rady tego tak przejść tak łatwo. No ale dobra, spróbujemy, spróbujemy. Tak, dawaj skilla. Ale nie w tą stronę, co ty robisz? Dobra, tarcza, nice. Dobra. Dobra, jeden kolejny jest. Dobra, jeszcze jeden padł, nice. Najważniejsze to tego rozwalić, bo on jest jakiś silniejszy z tego, co widzę. Tak, elegancko.
Mam nadzieję, że tutaj jest 1, 10 na 12, 11 i ostatni został tutaj rozwalony. Elegancko, wariaty. Rozwaliliśmy wariata. No nie, wystarczyło tylko jedną tą przejść. Dostaliśmy tutaj, wiecie, dwie czachy, a 5 tutaj brązowych sztabek. Później zobaczymy, co będzie można z nimi robić. Tak, lecimy next. 50 kluczy. Wydaje mi się, że możemy chyba otworzyć już brązową tutaj skrzynkę. Zaraz zobaczymy, czy jest taka możliwość. Tak, cofnijmy się jeszcze raz. Tak, skrzyneczki. Tak jest, za 50 możemy otworzyć. To co, otwieramy w sumie. A co tutaj wypada? Jakaś lepsza broń. Taka broń mi się by nawet spodobała. Tak, tutaj co, jeszcze tarcza, ale no ogółem... Wow, a ten jest gościu jakiś troszkę... Chyba umarły. Dobra, otwieramy. Otwieramy to, zobaczymy, co tym razem nam tutaj wypadnie. A wszyscy lubią otwierać skrzynki i wszyscy lubią też oglądać, jak ktoś otwiera skrzynki. Heroic Bone, co to jest? Ciekawe. Aha, okej, okay, dobra. Żeby ulepszać... Żeby coś ulepszać z pierwszego od razu na drugi tier. Tak, oczywiście złoto. Gdzie bez tego? I zobaczmy, co tutaj. No, hełm za 116. Zobaczymy, czy ogółem nie jest tutaj lepszy. O, i łucznik, elegancko. Tak, już coś tam mniej więcej mamy ogarnięte, wam powiem. A zobaczmy ten hełm, czy nasz nie jest czasem gorszy. A wydaje mi się, że nie, nasz nie jest gorszy. Nasz ma aż 187, a ten ma natomiast 116, więc wydaje mi się, że sensu go zmieniać nie ma. Tak, tutaj raczej nic też za bardzo nie można zmienić. Mamy wszystko ogółem najlepsze. 150, ja mam 388, a z tym bym miał 317. Czyli no, dosyć mniej, tak? Tak, jeśli chodzi o sklep, no to tutaj możecie sobie kupić skrzynki różnego typu, PvP energia. PvP, wydaje mi się, że to jest PvP, ten Fortress to jest, wydaje mi się, że to jest PvP właśnie, arenka, coś w tym stylu. Nawet, no na 100%, na 100%, no po prostu, na 100% jest to PvP arenka. No ale jeśli mi nie wierzycie, to ściągajcie gierkę, grajcie i będziecie widzieć, czy miałem rację, czy nie. Tak, elegancko. Tak, zapomniałem tarczy użyć. Dobra, nie ma takiego bata. Dobra. Dobra. Kolejny padł. Tak i... Nie, to myślałem, że w tym miejscu się zbugowaliśmy, a to chyba dalej się zbugowaliśmy, nie? No, elegancko. Nice. Tak, kolejny padł. Dobra, jest, nice. Elegancko. Tak. Jak widzicie, on łukiem też strzela sam, czyli ten łuk jest tak czy siak potrzebny. Przydaje się. No i też rozgrywka jest dużo ciekawsza, tak. Ło, teraz to rozwaliliśmy go, powiem wam szczerze, konkretnie. Tak, i w tym miejscu właśnie się chyba zbugowaliśmy, co nie? Tak mi się wydaje. Tak, nice. Dobra, jeden jest. Jeszcze ten. 4 i 5, dobra. Dał radę. Udało nam się, tym razem gra nam się nie zbugowała. I udało nam się, dobra. Tak, ja tego czytać nie będę. Tak, maskę dotrzymaliśmy. Level up tutaj naszych itemków. Dobra, next. Okej, okay, nice. Tak, piąty. I piąty to jest chyba ostatni z tego, co widzę. Tak, piąty to jest ostatni z chaptera pierwszego, więc przejdźmy sobie go też przy okazji. I zobaczymy, co tutaj będzie. Może nam się coś tutaj jeszcze odblokuje.
Tak, nasz główny bohater ma na imię Damian ogółem. No wy już pewnie to zauważyliście wcześniej, ja zauważyłem dopiero teraz. Bo się na to nawet nie patrzyłem, nie zwracałem na to nawet uwagi. Wow, wow. No łuk mamy trochę słaby, jak widzicie, za dużo on tutaj damage'a nie zadaje, ale wydaje mi się, że jak na początek to tak czy siak jest ok, nie? Tak, ten gościu z tą pochodnią, to gdzie ty tu się pchasz? Elegancko. Nice. Dobra. Tak, jeszcze coś będzie? Wow. To było ciekawe. To było, wam szczerze powiem, że ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Tak, oni już tutaj jacyś słabi są. No, tak jak nasz łuk. Nasz łuk też jest, nie jest jakiś, nie wiadomo jaki, tak. Okej. Okay. A zróbmy jeszcze tak. O, właśnie. Tak, tarcza. Chciałem coś takiego, ziomek. No i... I koniec z tobą. Jeszcze? Nie, jeszcze jednak... O, teraz to jest już coś... jakiś bossu. Będzie ciekawiej. Tak, spróbujmy może tym razem. To nie, on to już jest wariat. Tak, wariaty, wywaliło mi ogółem neta. A więc spróbujemy jeszcze raz to przejść. Tak, bo niestety gierka potrzebuje stałego połączenia z internetem. Tak, na szczęście internet powrócił, wywaliło mi chwilowo. Ale wydaje mi się, że jest ok. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, nice. No i gitara. Tak. O, to było piękne, to było naprawdę piękne. Tak. Dobra. Tarcza, daj mi tą tarczę. No i jest elegancko, szczerze wam powiem. Dobra. A nie, to jest, to myślałem, że to już jest tutaj ten boss, ale to jeszcze jednak nie jest to, co ja tutaj miałem, dobra. Wydaje mi się, że po tym właściwie, po tej tutaj hordzie, tutaj właściwie będzie już, powinien być boss, z tego co pamiętam. Jest elegancko, nice. Dobra, tak, to jest tutaj. Dobra, spróbujmy może tym razem go rozwalić, bo wcześniej nam się nie udało z powodu... wywalenia internetowego. Odłączyli mi internet. Nie wydaje mi się, że on jest jakiś silny, ale w razie w... Wow, nie, on jest jakiś taki średniawy, bo szczerze powiem. I też bardzo szybko go tutaj rozwalam. No i koniec, spadł. No i padł, no jakoś nie wiadomo jaki tutaj nie był. Myślałem, że będzie silniejszy, no ale... A plus dla nas, że go szybko rozwaliliśmy. Tak, co dostaliśmy? A jakiś tutaj lepszą broń chyba. Damage 265, critical rate plus 5,6, critical damage plus 31,2. I tutaj jakiś kolejny, nie wiem czy to będzie skill, czy natomiast pasywny skill. Wydaje mi się, że pasywny stunuje za tobą, ok. Zobaczymy co to robi. Zobaczymy co to ogarnia. Dobra, dajemy next. Okej, okay, nice. Tak, chapter pierwszy cały przeszliśmy, nice, elegancko. Chapter drugi jeszcze zaraz zobaczymy jak to będzie. Najpierw sobie zobaczmy nasz tutaj, z tego co widzę otrzymaliśmy jeszcze jeden hełm. Ale zmieniać go nie ma sensu, ale to natomiast zmienić się... Nawet trzeba, tak? To jest dosyć duża taka halabarda. Także elegancko. Można ją sobie od razu zupgrade'ować. Mamy w sumie trochę tych pieniążków mamy, więc możemy sobie ją na drugi level zupgrade'ować. Elegancko. Tak.
Fortress jeszcze jest zablokowany, bo jest dostępny dopiero od drugiego levela. Tak, co by tu jeszcze wam pokazać? No chyba tyle, no więcej tutaj nic czego ciekawego nie ma. Jak na razie, jak widzicie, gra jest rozwijana, a więc jakieś tam dodatkowe, nie wiem, levele, może jakieś tam itemki, różnego tego typu rzeczy jeszcze będą wychodzić pewnie swoim czasem, także instalujcie, grajcie i bawcie się dobrze. Ja wam życzę miłego, udanego dnia. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, ocenić filmik w komentarzu, dołączyć się do grupy, link macie w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie sobie pograć w tą grę, a link do gry także macie w opisie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, a ja wam życzę miłego, niedzielnego dnia. Trzymajcie się, cześć!